Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i moimi gośćmi dzisiaj są Artur Cyroński i Agata Cyrońska. Witajcie. Cześć. Cześć. Dzisiaj mamy niesamowity temat, bardzo kontrowersyjny temat, temat tatuaży. I będziemy dzisiaj mieli możliwość zobaczenia tatuaży Agaty Cyrońskiej. I będziemy również mieli możliwość rozmowy z Agatką na temat tego, co one znaczą i czy chrześcijanin może mieć tatuaż. Więc jest to bardzo kontrowersyjny temat, wzbudza bardzo dużo emocji, wzbudza bardzo dużo komentarzy na internetach, więc przeanalizujemy ten temat dzisiaj. Dlaczego liderka federacji ma tatuaże i co one znaczą i czy to jest religijne, czy to nie jest religijne, czy chrześcijanin może mieć tatuaż, czy nie. Agatka, jest to taki bardzo gorący temat, temat tatuaży. Bardzo dużo ludzi krytykuje, a nie zapyta w ogóle dlaczego i tak dalej. Chciałabym powiedzieć, że obalić pewien mit, że to nie jest tak, że ja mam jakieś szczególne objawienie, że ja sobie te tatuaże zrobiłam. Jest to sprawa mojego sumienia i tego, że to ciało należy do mnie. I przede wszystkim nie to kala człowieka, co jest na jego ciele, tak? I nie to kala człowieka, co wchodzi do człowieka, lecz to, co z człowieka wychodzi. To, że zrobiłam sobie tatuaże, absolutnie nie zmniejszyło mojego zaangażowania w Królestwo Boże. Nie uczyniło to ze mnie osoby mniej kochającej Jezusa i tak dalej. Jestem przede wszystkim prorokiem. I całe moje życie, również z moim wizerunkiem, jest ucieleśnionym poselstwem. Bardzo fajnie jest czytać o prorokach Starego Testamentu, tak, o osobach, które żyły tysiące lat temu, tak, robiły rzeczy kontrowersyjne i w sposób kontrowersyjny żyli. Chociażby Izajasz, który chodził przez 2 lata z gołym tyłkiem, czy prorok Ozeasz, który się ohajtał z prostytutką. Tak? I do tego tematu chrześcijanie są w stanie podejść, no tak, ale to był Ozeasz. A jaka jest różnica między Ozeaszem a dzisiejszym prorokiem? Również jestem prorokiem. I moje życie jest jak gdyby ucieleśnionym przekazem. Jestem znakiem sprzeciwu przeciwko wszelkiej religii, więc tak naprawdę jestem drogowskazem do tego, aby pokazać szerokiej masie ludzi, którzy się narodzili z Bożego Ducha, że w ogóle mogą realizować w ogóle swoje pragnienia, tak? I że w ogóle Bogu nic do tego. Okej. Okay. A czy mogłabyś na przykład opisać dokładnie, co na początku zainspirowało Cię, żeby sobie zrobić tatuaż? Myślę, że przede wszystkim właśnie to, że jest to ściśle związane z moją usługą, z tym w ogóle, kim jestem. Zawsze chciałam, aby to, co ja przekazuję, tak, i to, jak żyję, jak gdyby było spójne w ogóle ze sobą. Więc myślę, że generalnie jestem takim ucieleśnionym w ogóle dzisiaj poselstwem w ogóle, czyli całą sobą w ogóle pokazuję w ogóle to, kim jestem. Nie tylko tym, że mówię, tak, ale jestem utożsamiona z tym, kim jestem. To, kim jestem, to ja w taki sposób żyję. Okej. Okay. Agatka, pokazywałaś przed chwilą, że na plecach masz całą wymianę krzyżową. Tak. Czy mogłabyś powiedzieć dokładnie, co to jest wymiana krzyżowa i dlaczego ją masz? Wymiana krzyżowa jest to, co Jezus Chrystus uczynił dla nas na krzyżu Golgoty. Więc ja jako prorok postanowiłam, bo tak chciałam, nie z jakiegoś tam objawienia, po prostu chciałam wytatuować sobie wymianę krzyżową na plecach. Chociażby jak rozbiorę się na plaży, tak, mam powód do tego, żeby głosić Ewangelię. Na jednym ręku mam wytatuowane oko z napisem, że oko JHWH przepatruje całą ziemię. Na górnej części prawej ręki mam wytatuowanego Mojżesza, który rozbija tablicę, tak?
Także nie byłam pierwszą osobą, która skopała Biblię. Mojżesz, mój brat w Chrystusie, rozwalił tablicę z 10 przykazaniami, tak? Na tym ręku mam zegar, zegar czasu z napisem: nadeszła godzina sądu Bożego, jestem prorokiem, jestem Deborą współczesną, sądzę Izraela. A na górnej części mam wytatuowanego Jezusa Chrystusa, jego dłoń, jak jest przybijany do krzyża. Mam na klatce piersiowej wytatuowanego orła jako symbol proroka. Mam na karku wytatuowany napis, że jestem znakiem sprzeciwu przeciwko wszelkiej religii. Także. Okej. I dalej jestem tą samą Agatą. Tylko pomalowaną. Okej. Wszyscy, którzy krytykują, którzy są przeciwko robieniu tatuaży, to wszyscy cytują ten jeden cytat z Księgi Kapłańskiej. Księga Kapłańska 9:28. I ten werset właśnie mówi: nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym, ani umieszczać na ciele napisów: ja jestem Pan. Artur, czy możesz się odnieść do tego, co ten cytat dokładnie znaczy, o czym on dokładnie mówi? Bo ewidentnie tu jest przede wszystkim mowa o zmarłych, prawda? Tak, ja zawsze mówię, że Biblia broni się sama i nie trzeba jej specjalnie bronić. Tam jest, jak przeczytałaś właśnie, istniał w tamtym okresie czasu, kiedy Bóg tworzył prawo w Izraelu, przepis Boży mówiący o tym, aby nie dokonywać nacięć na ciele i nie dokonywać tatuaży na ciele na znak żałoby po zmarłym. Tak. Jest to jasno napisane, jakby to jest w odniesieniu do tego aspektu. Tak. Dlaczego taki był przepis? Przepis był taki, ponieważ Izrael, który żył przez lata w egipskim kulcie zmarłych, również poruszał się wśród tych narodów czczących zmarłych, nabrał kultury czczenia zmarłych. I jakby w naturze Izraela, którą to dopiero naturę Bóg zmieniał poprzez swoje prawo i swoje przepisy w tamtym czasie dane za pomocą Mojżesza, Bóg zaczął uczyć swój naród, że oddawanie czci zmarłym jest grzechem. Tak naprawdę jest oddawaniem czci demonom. Między innymi jakby Izraelici dokonywali tych nacięć na ciele i dokonywali robili sobie tatuaże, aby w ten sposób upamiętniać życie zmarłych. No więc Bóg jakby tutaj daje przez proroka informację: nie będziecie tego robić, ponieważ ja jestem Bogiem żywych. Nie musicie i nie powinniście pamiętać o zmarłych, nie powinniście się martwić tym, że oni umarli, powinniście się nakierowywać na mnie jako na Boga życia, jako na Boga żywego. I dlatego powstał ten przepis, dlatego że no, w tamtym czasie, no, jak wiemy, Stary Testament był pisany przez martwych duchowo, dla martwych duchowo. Ci ludzie nie mieli Ducha Świętego, nie posiadali mądrości, którą mamy dzisiaj, a więc Bóg łopatologicznie do tych ludzi powiedział: zakazuję wam się ciąć i zakazuję wam robić tatuaże. Przepis ten nie ma nic wspólnego z obecnym jakby stanem chrześcijaństwa, ponieważ było to w czasie, kiedy zakon był tutaj tą główną formą przekazu Bożego, czyli prawo Boże, to jest pisane prawo na Synaju, więc jakby z jednej strony nie ma to nic wspólnego z obecnym czasem, kiedy żyjemy w epoce łaski, a z drugiej strony samo meritum zagadnienia nie ma nic wspólnego z tym, że dzisiaj człowiek odrodzony z Bożego Ducha chce sobie robić tatuaż ku temu, aby się ozdobić, czy aby, tak jak tutaj powiedziała Agata, jakby pokazać pewnego rodzaju symbolikę duchową, więc... Tak. Ja się też spotkałam na przykład w Australii, że było coś takiego, że kobiety, które na przykład poroniły, bardzo często sobie robiły tatuaże właśnie tych zmarłych dzieci, jako takie jakieś aniołki, które tam na nich mają jakieś względy, czyli jest coś takiego w kulturze, nawet do dziś.
Tak. Że kobiety się właśnie tatuują, czy rodziny nawet się tatuowały, tatuowały te zmarłych członków rodziny w ramach takiego kultu, że właśnie ta osoba w jakiś sposób się nimi opiekuje i w jakiś sposób ich tam ochrania i ogarnia. Tak. Masa ludzi przede wszystkim boi się czegoś takiego, że bo ludzie mnie w ogóle mówią coś takiego, co ty w ogóle rozpętałaś, teraz się wszyscy obtatuują, weźcie się tam jeszcze, zacznijcie rozbierać w ogóle na stole i tak dalej. W ogóle chodzi o to, że naszym zadaniem, w ogóle zadaniem każdego przywódcy powinno być to, aby doprowadzić w ogóle ludzi do maksymalnej wolności, aby w ogóle człowiek z miejsca wolności mógł tak naprawdę w ogóle decydować. Z miejsca wolności, żeby człowiek mógł decydować. Ja lata temu, jako młody wierzący, Artur siedział jeszcze wtedy w więzieniu, uczęszczałam na zgromadzenia jednej z większych wspólnot Kościoła Zielonoświątkowego i zawsze miałam duże piersi. Było gorąco, więc założyłam normalnie koszulkę na ramionczka i w ogóle ja nie zapomnę pewnego wydarzenia. Podszedł do mnie pewien brat, przykrył mi piersi Biblią, spojrzał mi głęboko w oczy i zapytał się mnie, czy ty mnie kochasz? Ja mówię, tak. Czy na pewno? Ja mówię, tak. To nie przychodź tak więcej ubrana do kościoła. Zaznaczam, że byłam bardzo młodym człowiekiem. Ja nie miałam wtedy pieniędzy na zmianę w ogóle sposobu ubierania i tak dalej. Niemniej jednak w ogóle zakodowało mi się w głowie w ogóle coś takiego. W ogóle dla mnie, dla osoby czystej, wszystko jest czyste. Zostałam potraktowana w ogóle, komuś to się nie spodobało, że ja miałam, nie wiem, kawałek cycka odkrytego. To jest w ogóle religia. Amen. Ja byłam gotowa wtedy zacząć inaczej jeździć ubrana do kościoła, a inaczej chodzić w ogóle po ulicy. I w ogóle naszym zadaniem, w ogóle zadaniem każdego przywódcy powinno być, aby samemu prezentować bardzo wysoki stopień wolności i z miejsca wolności w ogóle Amen. Dopiero możemy się ostatecznie z miłości oddać Chrystusowi, tak? Bo wszystko inne to jest religia. Jak bardzo dużo ludzi w kościołach dzisiaj nie pozostało z uwagi na to, że nie, że tak powiem, nie dopasowali się do jakiejś mody kościoła. Jesteś nie tak ubrany, chodzisz w leginsach, a ja chodzę w leginsach na siłownię. Więc dlaczego mam nie przyjść w leginsach do kościoła? Bo co? Dokładnie. Wiecie, to jest po prostu wszystko religia. Religia. Ja też zauważyłam, jak patrzyłam właśnie przez tą księgę kapłańską, taką hipokryzję, że na przykład werset 27 mówi, nie będziecie strzygli boków waszej głowy. Co strzygą boki? Właśnie, prawda? A tego już nikt nie mówi. Tego nikt nie mówi dzisiaj. Tak, tylko tak, jeden werset o tych tatuażach, zresztą wyjęty z kontekstu, bo to chodziło o kult zmarłych. Nie będziecie spożywać niczego z krwią. No to już wszystkie rodzaje mięsa odpadają. Temat niejedzenia kaszanki jest za nami. Dopiero w 5 roku będziecie jedli owoce z drzewa posadzonego. Czyli trzeba czekać 3 lata, w 5 roku dopiero można zjeść jabłko. Tak. Nie z Biedronki. Więc to jest zakazane w Biedronce kupować jabłka. A, werset 20. Nie można współżyć z niewolnicą przeznaczoną dla innego mężczyzny. A, werset 19. Nie krzyżuj dwóch gatunków bydła. Nie obsiewaj pola dwoma gatunkami ziarna. Chodzi o to, że można wyciągnąć jeden cytat totalnie z kontekstu i używać go jako takiej amunicji, nie zastanawiając się nad głębszym kontekstem danego zjawiska. Prawda? I niestety religia się kręci na czymś takim, że wyciągają jakieś wyciągają cytaty z kontekstu i wrzucają je jakby. Poza tym też tam jest napisane, żeby się nie nacinać, a chyba większość kobiet w kościołach ma kolczyki. Tak, tak. Więc ja mam kilka dziurek w uchu, aczkolwiek noszę jedną parę kolczyków. Kiedyś podarłaś Biblię, a teraz masz wymianę krzyżową na swoim ciele, czyli jesteś taką chodzącą Biblią dzisiaj. Tak. Jesteś chodzącym przekazem Bożej prawdy. Super. A dlaczego wymianę krzyżową akurat zdecydowałaś się tatuować? Bo to jest taki fundament, uważam, chrześcijaństwa. Coś, co jest takim
początkiem jak gdyby nowego narodzenia, tak? Początkiem zmiany, że tak powiem, tożsamości człowieka, więc stąd, tak. Stąd zmiana krzyżowa. To jest w ogóle siła całego chrześcijaństwa, tak? Ja uważam, że wrócę jeszcze tutaj do tego, co powiedziałaś, Agata, wcześniej, że jako prorok jesteś przekazem, cała jesteś przekazem. To jest w ogóle bardzo mało znane stwierdzenie wśród ludzi w szeroko pojętym kościele. Ludzie myślą, że prorok to jest człowiek, który, jak ja to mówię, uważają, że jest to mikrofon Boga, że coś tam powtarza po Bogu. Gdzie rzeczywiście prorok to jest postać, która całym swoim życiem, całą swoją postawą, każdym elementem pokazuje jakiś aspekt Boga. I prorok to jest trochę taka osoba, która rzeczywiście jest w stanie poświęcić wszystko, łącznie ze swoim ciałem, ze swoim wyglądem, ze swoim zachowaniem, aby pewną prawdę przekazać. To jest, jeszcze żeby tak dodając do tego całego zjawiska, i kiedy mówimy o tym, że jesteśmy listem pisanym przez Boga, to rzeczywiście tym listem jesteśmy na poziomie ducha, duszy i ciała. I winniśmy w ten sposób tego Boga manifestować. Ja uważam, że gdyby o wiele bardziej chrześcijanie jakby każdym aspektem swojej osoby byli w stanie manifestować Boga, to byśmy daleko dalej zaszli, jeżeli chodzi o szerzenie Królestwa. Natomiast co chciałem powiedzieć jeszcze w kwestii tego ułożenia w ludzkich głowach tematu tatuaży. O tym się mówi, że to jest cielesność. Zarzucają nam cielesność, zarzucają nam światowość. Te w ogóle sformułowania i cielesność, i światowość to są takie rzeczy, które sobie w kościele lewitują od dawna, od kiedy ja pamiętam. Natomiast większość ludzi nie ma bladego pojęcia, o czym mówi. Przyjaciele, ustalmy to raz na zawsze. Cielesność to nie jest coś, co jest związane z naszym fizycznym ciałem. Paweł, kiedy mówi o cielesności, to on używa dwóch słów. Kiedy mówi o tej cielesności tak zwanej grzesznej, to on mówi sarks. Kiedy mówi o cielesności fizycznej, to on mówi soma. Są dwie różne rzeczy. I zarzuca się nam, że jesteśmy cieleśni. Zarzuca się nam sarks, że jesteśmy grzesznie cieleśni. Tylko, wiecie, słowo sarks jest ciekawym słowem, bo ono dokładnie oznacza takie agresywne szarpanie surowego mięsa zębami. I wiecie, co jest podstawą cielesności? Intencja. Chora, egocentryczna intencja. Tam, gdzie nie ma chorej, egocentrycznej intencji w jakimkolwiek zagadnieniu, nie zachodzi cielesność. Rozumiecie? Nie zachodzi cielesność. Po drugie, to słowo sarks, ono oznacza również naturalność. Coś niezależnego od ducha. Rozumiecie? I teraz również cielesnością jest działanie, które jest niezależne od Ducha Świętego. A więc jak nam zarzucacie cielesność, to musicie nam zarzucić, że jesteśmy niezależni od Ducha Świętego i działamy na podstawie egocentrycznych intencji. A tym dwóm zarzutom przeczą nasze działania od kilkunastu lat. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Również światowość, która jest nam zarzucana, jest rozumiana w kontekście takim, że my zachowujemy się jak ten świat. Oni się zachowują jak świat. Wiecie, jak ktoś czyta dobrze Biblię, to czyta też dobrze 17 rozdział Ewangelii według świętego Jana, gdzie Jezus mówi w swojej arcykapłańskiej modlitwie, czyli tej modlitwie powierzającej Bogu ludzkość: Ojcze, nie modlę się o to, żebyś ich zabrał ze świata, ale modlę się o to, żebyś ich zachował od złego. Światowość, przyjaciele, to nie jest to, że my się ubieramy modnie, że my sobie robimy tatuaże, że my chodzimy na siłownię, że my suplementy jemy, że my chcemy wyglądać dobrze. To nie jest światowość. To jest wyraz naszej wolności. Światowość to jest poddanie się bezbożnym, czyli nieuznającym za zwierzchność Boga systemom, które proponuje ten świat.
To jest światowość. Rozumiecie? Światowością jest słuchanie przez wierzącego człowieka wiadomości, które mówią, że pandemia jest niebezpieczna i że nikt nie może pomóc. Rozumiecie? To jest światowość. Światowością jest założenie maski i wyjście w niej do kościoła. To jest światowość. Światowością jest poddanie się bezbożnemu rządowi. To jest światowość. A nie to, co my robimy. My nie robimy nic światowego. Jesteśmy kontra temu światu i jesteśmy kontra cielesności. I to jest bardzo ważne, żebyście to zauważyli. Wiecie, jesteśmy ruchem proroczym. Jest napisane, że po owocach ich poznacie. Wiecie, ten werset jest bardzo wyświechtanym wersetem i używany jest do tego, aby ocenić każdego chrześcijanina, ale ten werset nigdy nie był do tego napisany, aby oceniać nim chrześcijan. Ten werset był napisany do tego, żeby oceniać nim proroków. Proroków. O tym mówi ten werset. Po owocach ich poznacie. Spójrzcie na owoc naszego życia. Na owoc naszego życia. Jak jeszcze raz przyjdzie komuś z was do głowy, żeby zastanowić się, dlaczego moja żona robi sobie tatuaże, to zastanówcie się o tych setkach tysięcy ludzi, na których wpłynęliśmy przez Ewangelię. Pomyślcie sobie o tych masach ludzi, które przyprowadziliśmy do Jezusa, uzdrowiliśmy, uwolniliśmy, wyprowadziliśmy z kanałów. Pomyślcie o tym, o takich rzeczach pomyślcie, zanim będziecie myśleli, czy to jest światowość albo cielesność. Amen, dokładnie. Więc tak, ja też zauważyłam, że na świecie jest bardzo dużo religii, nawet nie tylko chrześcijańska religia, ale powiedzmy islam czy judaizm, tak? I religia ma to właśnie coś do siebie, że bardzo chce regulować tak. Zachowania, tak? Że narzuca pewnego rodzaju prawo i konstrykcje, czyli jakby zamyka człowieka, tak. Że w systemie, co jest jakąś poprawnością, a co nie jest pewną poprawnością. I to się kręci naokoło własnego systemu moralnego, czyli muzułmański system religijny ma swoje tak. Moralne prawidła, na przykład, że żeby zabić żonę jest prawidłowo, bo żona się źle spojrzała na przykład tak. I to jest moralnie poprawne zachowanie. Tak? Tak, oczywiście. I religia reguluje właśnie, ja zauważyłam, że jest parę takich rzeczy. Przede wszystkim religia reguluje liturgię. Tak. Obrzędy, tak. Prawo, no i ludzkie zachowania, czyli jakby steruje pewnego rodzaju definicjami. Tak. Ale problem jest w tym, że to są ludzkie definicje, prawda? Że to są ludzkie tradycje. I my to widzimy w Polsce, ponieważ mamy tradycję Watykanu. Tak. Ja rozmawiałam kiedyś z taką byłą zakonnicą, która mi opowiadała o tym, że nawet można w kościele katolickim można zrobić doktorat w liturgii. Okej. W liturgii, czyli jakie szaty, jakie ornamenty, jakie kolory, co do czego i że to jest taka strasznie ważna dziedzina. Więc dlatego, kiedy Kościół Mocy robi jakiś, na przykład zarży jak koń, tak. To jest to straszna obraza liturgii. I poprawności liturgicznej, prawda? Systemu religijnego, dlatego się podnosi bardzo dużo, jakby wiesz, podnosi się coś w ludziach, którzy bardzo wysoko stawiają. Tak, ale jest masa w ogóle ludzi, którzy słuchają i są uwolnieni i to ich tak naprawdę, na początku być może są zgorszeni, ale jak gdyby dają się poprowadzić dalej w temacie w ogóle edukacji i zaczynają się w ogóle edukować, zaczynają przede wszystkim zaglądać do swoich głów, że tak naprawdę być może siedzą w ogóle właśnie w szeroko pojętej w ogóle religii, tak? Ponieważ pastor zrobił konia, tak? Ale człowiek, który na przykład to obejrzał, mówi, no jednemu nie mogę zaprzeczyć. Wydarzyło się coś wewnątrz mnie. Doświadczyłem pewnej formy wolności. W tamtym kościele jest tak wszystko ładne i poprawne, że tam nie ma się do czego przypieprzyć. A tutaj facet zarżał jak rasowy koń, tak? I to się nie mieści w jakiejś liturgii, ale to mnie uwolniło. No i co teraz z tym zrobimy? Problem jest z tym, ja to tak widzę, że właśnie religia polega na sobie
i na tych różnych zasadach i systemach, które sama stworzyła, bardziej niż na osobie Jezusa Chrystusa, tak? Na liturgii, na bycie dobrym obywatelem, bycie takim dobrym wzorem obywatela tutaj naokoło, czyli ktoś, kto się nosi maseczkę, jest bardzo taki posłuszny do rządów tutaj naokoło, chce się podobać światu, czyli jest taki właśnie miły, poprawny, słodki dla wszystkich, że nie ma tego konfliktu ze światem, jest ta jego porządność przejawia się w jego ubraniu, w jego dobrych uczynkach, tak, w jego porządnym zachowaniu w kościele, że ta liturgia to jest tylko, że na przykład jak się gra na organach i jest chór aniołów, to to jest poprawne, tak, a jak się ma coś, co powiedzmy jest jak dyskoteka, to to już nie jest religijne, to już nie jest poprawne religijnie, prawda? Tak. To jest, nie, to zarzut jest, że to jest od diabła albo to jest ze świata. Natomiast to chodzi, że ten standard, to jest ludzki standard, że organy i chór aniołów, to jest jakiś to się Bogu, bo to się Bogu podoba, to się Bogu a perkusja podoba. Się Bogu nie podoba, bas się do Bogu nie podoba, tak? Tak? Klaskanie w ręce się Bogu nie podoba. Tak, bo to jest, religia jakby powstała, czy zaistniała w ten sposób, że ludzie obierają sobie obraz Boga taki, jaki jest wygodny. Jakby tak. I potem propagują ten obraz. Ja jestem jakby... Ja nienawidzę religii. Ja uważam w ogóle, że religia to jest najgorsza zaraza, jaka istnieje. Nie znam gorszej. I nie znam też większej broni diabła. Ja sobie w ogóle się tym zajmuję. Ja mogę powiedzieć, że ja się zawodowo zajmuję tym, aby być buforem przeciwko religii, bo też jest na tym polega między innymi moja służba, bo żeby się dostać do ludzi z Ewangelią, to trzeba wielokrotnie wysadzić w powietrze cały system. I też dużo się zastanawiam, znaczy zastanawiam, jakby układam sobie jakby tą diabelską strategię właśnie jakby jakiejś moralności. I jakby myślę sobie, jak daleko to wszystko zaszło. Ja zobaczyłem, że tak jak wspominałaś, że ta moralność, ona jest uzależniona od czasu, od kultury, od obszaru i tak dalej, i tak dalej. I my tutaj, w naszym kraju, też mamy tą jakąś moralność. Jakąś tam. I ona jest jakby tak dopracowana. To wolno, tego nie wolno. Jeżeli jest człowiek, na przykład, jest powiedzmy, jest kobieta, chce mieć dziecko. Jeżeli ona zaadoptuje dziecko, to jest super. To będą jej bili brawo. Powiedzą, siostro, wow, zaadoptowałaś dziecko, jesteś wielka, z panem wychowasz to dziecko. Nikt się nie przyczepi do niej, że ona nie ma męża, tylko będą jej bili brawo i będą się o nią modlić. Ale jeżeli kobieta zrobi sobie in vitro, zrobi sobie sztuczne zapłodnienie i urodzi dziecko, to nie powiedzą, ty, gdzie jest twój mąż? Dlaczego jesteś w ciąży, a nie ma męża z tobą? Dlaczego? Rozumiecie, na czym rzecz polega? Że jaka jest rozbieżność w ogóle w rzeczywistości? O co chodzi? Kiedyś mój taki nasz znajomy mawiał, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o miłość. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Jeżeli ta kobieta, która zaadoptowała dziecko, ona nie wyrządza zła dziecku i innym, to jest miłość. Ale jeżeli kobieta zaszła w ciążę na podstawie in vitro i również nie wyrządza zła dziecku i innym, to się nazywa, że to jest złe. No i jak ja czytam proroka Izajasza i czytam o tym, że przyjdzie czas, kiedy będą zło nazywać dobrem, a dobro złem, to ja widzę obecny czas. Ja widzę obecny czas i widzę, w jaki sposób takim właśnie, taką rzeczą religia się faszeruje. Wolno sobie farbować włosy, wolno sobie przebijać uszy, wolno sobie w ogóle zrobić make-up na twarzy, wolno sobie zrobić, uszminkować się. Ale nie wolno zrobić sobie tatuaży, ale nie wolno sobie zrobić botoksu, ale nie wolno takich rzeczy, nie wolno sobie powiększyć piersi czy pomniejszyć, nie wolno tych rzeczy zrobić.
To ty, jest ty, szok. Ty, nie będą cię za to lubili. No bo, nie, bo, dla mnie to jest, bo dla mnie to jest szok. Wiecie, ja jestem, ja kocham logikę. Uważam, że logika to jest po matematyce w ogóle najważniejsza nauka. I ja widzę w ogóle absolutne sprzężenia logiczne tutaj. Bo jeżeli już mówimy o jakichś zasadach, to ruszmy w kierunku tych zasad od A do Z. Jak mówimy, że nie wolno, to koniec. Nie ma w ogóle, zachowujmy się jak amisze. Czyli prawda? Tak, nie gulmy pach, nie gulmy nóg, kobiety nośmy rajstopy z naszego naturalnego owłosienia, tak? No po prostu, nie malujmy paznokci, nie malujmy ust, po prostu. Jak chcemy być takie naturalne, tak? No to w taki sposób trzeba funkcjonować. Słuchajcie, ja dziś pamiętam ten tekst, który brzmiał w ten sposób. Ja nie wiem, czy to ty miałaś ten przypadek, bo ja już nie pamiętam. Pamiętam tylko zajście. Ja miałam wiele przypadków. Ale przypadek z tym farbowaniem włosów. Siostro, nie farbuj. Nie, my to usłyszeliśmy od jakiegoś pastora chyba. Opowiadał nam ktoś tak, że podeszła jedna osoba do drugiej w kościele i mówią: siostro, ty nie farbuj włosów, bo jak wróci Jezus, to cię nie pozna. Przyjaciele, Jezus na szczęście nie poznaje po twarzy. Szok! Ty nie farbuj włosów, bo ty byłaś brunetka, ty jesteś blondynka, jak on wróci, cię nie pozna, nie weźmie. I takie, i posłuchajcie, i to jest XXI wiek, ja zaznaczam. Tak. To jest szok, środek Europy. Tak, ale wiecie, te rzeczy są relatywne, bo ja jako osoba, która mieszkała za granicą, no to absolutnie uważam, że to jest bardzo taki katolicki system, który był nakierowany na to, żeby ludzie płacili dodatkową kasę za odpusty, tak, a sami dziadowali. To jest, ja uważam, to jest katolicki system myślenia, który jeszcze tutaj właśnie ludzie, którzy się rodzą na nowo, no jakby nie chodzą w tej wolności chrystusowej. Natomiast zauważyłam, że w krajach takich jak Stany Zjednoczone, to taka przeciętna żona pastora to ma super blond, długie włosy i dodatkowo białe zęby, bo ona jest tak anielsko perfekcyjna, bo tam ludzie znowu sięgają po jakieś takie wszelkiego rodzaju perfekcje, prawda? Więc tam taka kobieta, no to jest jakimś tam ideałem chrześcijanki, tak? A w Polsce to taka bida, właśnie nieogolona. No bo to jest, właśnie moralność terytorialna i społeczna. To jest właśnie to. I teraz rodzi się pytanie, no do czego, czy my to w ogóle mamy prawo kwalifikować na poziomie duch-ciało? Tak. Przecież tam, nam nie wolno tego, to nie jest ta miara, którą się to mierzy. Przede wszystkim to coś nie przenika do mnie, w sensie, rozumiecie? Jak gdyby ta barwa, ona nie przenikła w ogóle mojego ducha. Ale ja powiem więcej, przyjaciele, bo tutaj się mówi o tatuażach mojej żony, ja mam 36 tatuaży. Mam wytatuowanego Hitlera na swastydze, tutaj mam w ogóle jakiegoś demona, tam mam jakąś czaszkę, tam mam coś innego, tu mam śmierć, morderca, napis i Jezu! Tak dalej. Takie mam rzeczy, vendetta z tyłu jakieś. I teraz kiedyś ktoś do mnie powiedział tak, mówi, ty sobie to wszystko musisz wybawić, bo demony będą przez to działały do twojego życia. Ja mówię, wiesz co, coś ci powiem. Usiadłem sobie, temu człowiekowi powiedziałem, usiadłem sobie kiedyś w więziennej celi i powiedziałem, bo akurat miałem taką godzinę, kiedy koledzy byli na spacerze, ja wypędzałem demony z siebie i powiedziałem wtedy do diabła, posłuchaj, wszo, nigdy nie dotkniesz mojego ciała przez żaden z moich tatuaży. Odbieram ci absolutnie możliwość. I nigdy się nie zabrałem, drodzy przyjaciele, do tego, żeby zrobić jakieś tam usunięcie któregoś z tych tatuaży, bo mi się po prostu nie chce. Dlaczego mi się nie chce? Bo to jest, tak jak powiedziała moja żona, nic, co jest na zewnątrz, nie może mnie skalać. Ja bym mógł zeżreć diabła na lunch. Rozumiecie? Więc nie mylmy tych pojęć. Nie przyglądajmy się i w ten sposób na życie ruchu apostolskiego, tak. I nie patrzmy i nie próbujmy robić osądu na tej podstawie, że coś jest cielesne, coś jest duchowe. To nie tak się patrzy, nie tą miarą się mierzy, przyjaciele. No właśnie, Artur, bo apostoł Paweł mówił, że cielesność to jest wrogość wobec Boga. Tak. Natomiast religia to ma odwrotnie to ustawione, że właśnie walczy jakby z fizyczną ekspresją człowieka, tak, i próbuje tą fizyczną ekspresję w jakiś sposób kontrolować, a to chodzi bardziej o to, na czym w ogóle, na czym jest skoncentrowany, co jest w centrum życia osoby narodzonej na nowo. Czy Amen. To jest Jezus Chrystus, czy to są jakieś
poboczne różne, czy to jest Biblia, czy to jest chrześcijański styl życia, czy to jest właśnie walka z grzechem, bo jakby religia ciągle z czymś, coś innego ma w swoim centrum, kręci się naokoło czegoś innego cały czas, niekoniecznie naokoło tej kotwicy, którą jest Jezus Chrystus. Tak. Prawda? Ja zauważam właśnie, że takie te nurty, że debaty o to, który król Babilonu wygra, na przykład wygra te wybory w Polsce, czy coś takiego. To chrześcijanie tam była cała walka, czy król seksu, czy król bałwochwalstwa wygra. Tak. Tak? Była cała walka między chrześcijaninami. Było bardzo dużo hejtu na ten temat, natomiast to w ogóle nie o to chodzi. I to jest ten cielesny umysł, który się kręci. To jest cielesność. W systemie świata. Dokładnie. To jest cielesność i to jest światowość. Tak. Że jakby nie ma, nie jest wzięte pod uwagę to, co jest wewnątrz, tylko tak. To, co jest na zewnątrz. Tak. Powiem tak, ci ludzie, którzy to tworzą, tak. To są albo świadomi oszuści i hochsztaplerzy, którzy na tym bazują, albo są to silnie zakompleksione, chore jednostki. Tak. Bo one mówią o tym, co wolno, a co nie wolno. A jednocześnie mówią, że musimy żyć pobożnie. Tak. I tak samo z tym COVID-em. Ja słyszałam takie różne historie, że liderzy społeczności mówili, to najpierw idź do lekarza, sprawdź, a potem się będziemy modlić. I w związku z tym ludzie umierają też, prawda? Bo jakby nie idą do Chrystusa jako pierwszej pomocy, pierwsza deska ratunku, tak? Tylko w ogóle pomodlimy się, ale lekarz jest jako pierwszy autorytet. No tak, i to jest myślenie cielesne. Prawda? Tak, tak. Że ja tu też zauważam, że to jest bardzo związane z tym, że człowiek w pewnym sensie, mimo tego, że się rodzi na nowo, dalej pozostanie w takim stanie umysłu, który myśli, że świat, w którym mieszkamy, jest spoko. I że on jest jakoś oddzielony od Boga. Czyli co to znaczy? Że Bóg Bogiem, a ja tutaj muszę sobie poradzić. Radzić jakoś, tak. 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 I on sięga po te wszystkie różne zasoby tego świata. Prawda? Tak. I to jest ta cielesność. Tak, bo nie ma jakby tej bliskiej relacji, nie ma stałej komunikacji tak. Z tym Bogiem, więc człowiek sięga, jak się mówi, no tonący brzytwy się chwyta i próbuje to łapać i jakby w tym momencie rzeczywiście postępuje na sposób cielesny, postępuje na sposób światowy. Tak. Natomiast człowiek, który realnie jest z Bogiem, ma tą kotwicę, tak jak powiedziałaś, tak. Jest zaczepiony, no to dla niego te zewnętrzne rzeczy, one są bardzo wtórne. Ja kiedyś zapytałem człowieka, który tak ze mną mądrze rozmawiał o tym, co wolno czy nie wolno. Ja go pytam, mówię, posłuchaj, a poszedłbyś głosić Ewangelię na plażę na turystów? Rozebrałbyś się i byś tam poszedł z gołym tyłkiem? Czy nie? Czy to byłby dla ciebie problem? No się, on się patrzy, no, ale za nie mówię. Ja mówię, ale o co chodzi? Czy no tak, ale czy to... Ja mówię, uważasz, że to jest niemoralne? Tak. Cóż w tym niemoralnego? Gdzie, jakby, a jakbyś tam ludzi do Jezusa przyprowadził, to co by się w ogóle stało? Jak byś to zakwalifikował później? Bo to są takie pytania, uważam, które wielu takich kacyków religijnych, którzy próbują właśnie twierdzić, że my działamy cieleśnie, działamy po światomu, powinno sobie pozadawać. Zastanów się, czy nie jesteś diabelskim hochsztaplerem, który wprowadza religię jako system jakby zarobkowania życiowego dla siebie, albo czy nie jesteś zaburzonym, zakompleksionym człowiekiem. Zanim wyrazisz sąd tak na nas, ludzi ruchu apostolsko-proroczego, błagam cię. Ja to mówię naprawdę dlatego, żebyś nie narobił sobie problemów człowieku. Tak. I ja też uważam, Artur, że religia zmieniła pewnego, albo może nie zmieniła, tylko ustawiła swoją definicję, co to jest świętość i wstawiła tam moralność i tak. Moralność natury ludzkiej. Tak. Prawda? Tak. W to miejsce. I w tym jest taki głęboki błąd doktrynalny. Oczywiście, bo świętość, czyli stawanie się na obraz Boga, bycie, tak. Jakby zmienianie swojej duszy na obraz Boga, tak. No został zamieniony na system, co wolno, co nie wolno. Przecież to Paweł pisze, nie pamiętam, czy to jest list do Filipian, czy tak. List do Kolosan. On w ogóle mówi... Czemu wy się takich rzeczy słuchacie, jak tak. Nie rusz, nie dotykaj, nie smakuj? Tak. Mówi, przecież to są rzeczy, które znikają.
Prawda? Jakby czemu to robisz, człowieku? To Paweł już o to pyta, bo już w tamtych czasach oni próbowali, zaczynali, bo to się, ja zawsze mówię, jak się rozpoczął ruch chrześcijański, to się rozpoczęło od razu zwiedzenie chrześcijańskie. Prawda? To od razu się tam. I tam już w tamtych czasach, 2000 lat temu, moralność zaczęła zastępować świętość. Tak. A dla mnie to jest w ogóle takie fajne, bo dla mnie to jest też jak gdyby takie przeświadczenie, że my jesteśmy prawdziwym ruchem. Bo zawsze jak się pojawia anty, to się anty się pojawia zawsze, jak się pojawia coś prawdziwego. Tak. Pojawił się Jezus i antychryst. Tak. Pojawia się życie, pojawia się antyżycie. Tak. Pojawia się przebudzenie i musi pojawić się antyprzebudzenie. Tak. Tak? Czyli jak gdyby to, że nas ludzie krytykują, bo tak, bo w ogóle prawda jest taka, że gdybyśmy byli tak zwanymi ludźmi środka, tymi, którzy robią wszystko tak jak wszyscy, to nikt by o nas tak naprawdę nie mówił. Tak. A że wyłamaliśmy się z systemu, nie idziemy w ogóle w, jak gdyby tym takim tym czpieniem, gdzie idzie każdy, tak? Tylko podjęliśmy pewnego rodzaju ryzyko. Najpierw we własnym życiu doprowadziliśmy siebie poprzez zmianę swojego sposobu myślenia do wolności, tak? I do tej wolności też prowadzimy ludzi. To zawsze powtarzamy, Jezus to jest Pan ludzi wolnych. Amen. Nie warto, przyjaciele, budować kościoły tylko i wyłącznie, żeby mieć tutaj zysk na ziemi. Dla sprawy tej ziemi poklaszczą ci przez 50 lat, tak? Ale wszystko przejdzie tak zwaną próbę ogniową. Amen. Więc prawda jest w ogóle taka, że ja to w ogóle wolę usłyszeć potem od Jezusa, tak? Że to, co zrobiłam, pomimo hejtu na ziemi, tak? W ogóle to ma sens. Tak. Dostaniesz nagrodę, bo przyprowadziłaś w ogóle tyle ludzi. To jest twoja parafia. Tak. A nie jedne dzieło kacyka religijnego zostanie zdmuchnięte. I tu się realizuje to słowo. Sami nie weszliście i nie daliście wejść innym. Sam nie korzystasz i nie dajesz korzystać innym. Artur, ja pamiętam, jak narodziłam się na nowo, to jednym z takich głównych uwolnień, które ja przeżyłam, to jest z pewnego rodzaju takiego związania właśnie zabobonnego, bo Polska była bardzo zabobonnym krajem. Ja pamiętam, jak dorastałam, to trzeba było, nie wiem, łapać się za guzik, nie przechodzić pod słupami, uważać, nie wiem, jak się zobaczyło zakonnicę, to coś tam, jak się lusterko zrobiło, to coś tam. 7 lat nieszczęścia. Tak, dokładnie. Ja zauważyłam, że jak się narodziłam na nowo, to zostałam z tego uwolniona. Natomiast zauważyłam, że pułapy, że to jest takie coś lękowe, że ten umysł, naturalny umysł, jest właśnie bardzo zabobonnym, zalęknionym umysłem. I że ten umysł to jest ta naturalna cielesność, która potem przeradza się właśnie w religię, czyli szeregi zakazów, nakazów, różnych zachowań, bo to jest wszystko lękowe, bo człowiek tak naprawdę bardzo się boi. Boi się pójść do piekła, boi się, że mu się coś stanie, to wszystko jest lękowe. Boi się, że umrze. Chrześcijanie idą do lekarzy najpierw, no bo po pierwsze są oddaleni od relacji z Jezusem Chrystusem, a po drugie, no boją się śmierci, boją się choroby, boją się, bo dalej nie mają tego właściwego fundamentu, prawda? Tak. Ja, co o tym myślisz? Ja w ogóle twierdzę, że Polska to jest kraj okultystyczno-religijny, bo to ja bym tak to nazwał właśnie. Ten okultyzm jest mocno jakby zaabsorbowany przez religię w Polsce. I jakby religia jest odpowiedzią na te właśnie lęki. I te propozycje religii, właśnie, jeśli zrobisz tak, to będzie tak, jeśli zrobisz tak, to będzie tak, jeśli zachowasz się tak, to będzie tak, daje takie iluzyjne poczucie bezpieczeństwa, tak jak właśnie okultyzm, no nie podejdziesz, nie przejdziesz pod słupem, to ci się powiedzie, jak widzisz czarnego kota, to się zatrzymaj. I to jest jakby, to przesiąknęło umysły ludzi, to jest przesiąknie, w religii, to jakby religia to podała, ona to podała pod tym, że tak powiem, sztandarem Chrystusa. Tak, bo teraz jest, badajcie duchy, ale ludzie badają je emocjonalnie, bo im się coś tam nie podoba, emocjonalnie. Bo się boją i z perspektywy swojego lęku. Na przykład widzą Agatę tatuowaną i mówią, wow, ona jest straszna, ona jest Jezabela. To jest chłop czy baba? Tak, to jest chłop czy baba. To jest duch. On to jest Achab, on w ogóle jakieś, bo ona robi siebie. A to jest, i teraz dlaczego tak? Bo się boją.
Bo się boją wolności, bo się boją, że... A ja zawsze w ogóle mówię, że my jesteśmy z Agatą ponad 27 lat razem i ja znam różne osoby. I na przykład nieraz rozmawiałem z Agatą i ja mówię, że ja na przykład bym się w ogóle nie nadawał do życia z kobietą, która by nie miała w sobie w ogóle łagodności. Bo ja jestem taką, a nie inną osobą, ja muszę mieć osobę, która no, do mnie będzie też pasować. Ja mówię w tej chwili po takiej zupełnie linii ludzkiej. Powiedz, że nie jestem cholerą. Nie jest cholerą, nie jest jędzą, jest łagodną osobą. Mam cichego, zachęcającego. Tak, ma łagodnego, cichego, zachęcającego ducha. Jakby, natomiast jest pozbawiona kompleksów. Jest pozbawiona, jakby nie potrzebuje tego bufora religijnego pod tytułem wolno mi to, a tamto nie wolno, nie mogę tego zrobić. Możesz zrobić, co chcesz, prawda? Natomiast religia, ona będzie mówiła, takich ludzi się wystrzegacie, bo oni chodzą według ciała, oni są światowi. A rzeczywiście mówi tak dlatego, że sama jest pełna kompleksów, pełna lęków i chce wprowadzić do ludzi ten okultyzm, którego ludzie się chwycą, prawda? I powiedzą, bójmy się. Bójmy się takich ludzi, bójmy się takich kobiet, bójmy się takich mężczyzn. Jeszcze to apostoł Paweł też to mówił, tak? Że mówi o Galacjanie, kto was tak otumanił. O tak, tak. Po angielsku to jest oczarował, tam wszystkie tłumaczenia są oczarował, czyli to jest forma czarów. Tak. Wsadzanie ludzi w takie klatki religijne, to jest forma czarów. Tak. Że poznaliście łaskę, a wyszliście pod prawo. Dokładnie, prawda? dokładnie. I mamy dzisiaj rzeczywiście to tak jest, bo to mówi się o wolności chrześcijańskiej, natomiast chrześcijaństwo zasadniczo siedzi pod prawem, takim czy innym. Tak. Prawda? To tak. jest teoria, że ona jest wolna. Tak. A kiedy wychodzi się z wolnością taką, jak my mamy, to się mówi heretycy. Tak. A nie heretycy, tylko prawdziwie wolni. Tak. To po prostu... Artur, odkąd ja jestem tutaj w Kościele Mocy, to ten temat właśnie cielesności zaczęłam go bardzo rozumieć i patrząc na Ciebie, na Twoją służbę, służbę apostolsko-proroczą, na Was oboje, to widzę coś takiego. Widzę taki, no jest to biblijny cytat, tak? List do Filipian 3:8, że wszystko uważam za stratę w porównaniu czy ze względu na znajomość Jezusa Chrystusa. Amen. Czyli wszystko, liturgia, poprawności i Ty w ogóle wyszydzasz to wszystko. Wszystko, co się podnosi powyżej znajomości Jezusa Chrystusa. Amen. Jakiekolwiek liturgiczne zajawki, jakieś cielesności, poprawności religijne, Ty to wszystko poniżasz, robisz to radykalnie. Mi to w ogóle objawił to Duch Święty, że tą właśnie informację, którą teraz mówię, że to jest te prorocze różne gesty, to jest właśnie bardzo radykalne poniżenie wszystkiego innego, co się podnosi ponad znajomość Jezusa Chrystusa. Tak, bo ja w ogóle uważam, że cały ten blichtr, który nam proponuje religia, to trzeba poniżyć, to trzeba wyszydzić, to trzeba w ogóle jakby pokazać, że to jest nic, że to jest kompletne zero. Ja w ogóle... Kiedyś ktoś powiedział, że diabeł, ten pyszny duch, on nienawidzi tego, kiedy go się poniża. Tak. Jakby bagatelizuje, kiedy z niego się szydzi. Tak. Wszystko to, co religia proponuje, jest przez nas jakby absolutnie poniżone. Tak. Absolutnie. I robimy to zupełnie świadomie. No i będziemy to robić, i będziemy z tego szydzić, i będziemy się z tego śmiać, i będziemy wprowadzać ludzi w zakłopotanie. Po co? Żeby zaczęli myśleć. Bo poznanie Jezusa jest absolutnie ponad wszystkim. Ja uważam, że Jezus to nie jest chrześcijanin. Uważam, że Jezus nie ma nic wspólnego z tym, co się nazywa obecnie chrześcijaństwem. Ja uważam, że jak Jezus by dzisiaj wrócił w tej chwili, to wielu ludzi w ogóle by wzięło Jezusa za heretyka. Jezus to nie jest chrześcijanin. Bo to, co dzisiaj jest nazywane chrześcijaństwem, to nie jest chrystusowość. Tak. To nie jest chrystusowość. To jest w ogóle to jest jakiś system zniewolenia. Tak. I do końca naszych dni będziemy szydzić z tego, bo ja nie mówię, że my będziemy z tym walczyć, bo diabeł nie jest osobą godną walki. To jest przegrana postać zupełnie, więc się z tym nie walczy. To jest śmieć. Natomiast będziemy szydzić, będziemy robić kabaret. Kabaret za kabaretem, pokazując, że ten cały syf nie ma znaczenia, jednocześnie pokazując przez nasze życie, w jaki sposób się żyje jakościowo.
Ja w ogóle jestem bardzo wdzięczna Waszej służbie za to, że odkąd ja tutaj dołączyłam, to faktycznie Jezus Chrystus stał się główną kotwicą i głównym skarbem w moim życiu. Także ja, patrząc na Was, widzę również to uniżenie wobec Jezusa Chrystusa. Uniżenie, głębokie uniżenie, ale również głębokie poniżenie wobec wszystkiego innego, co się podnosi przeciwko prawdzie i poznaniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dzięki.